Witam Was w odcinku kolejnym i zapraszam na analizę zdania. Ciekawy bocian przycupnął na kominie. Celowo dałem teraz taki przykład, żeby wskazać na kolejny problem, który występuje podczas dokonywania analizy syntaktycznej wyrażeń. Możecie zauważyć, że w odcinkach poprzednich, w których analizowałem wiele różnych zdań, nie spotkaliśmy się jeszcze z wyrażeniem przyimkowym, na przykład na kominie. Nie było przykładów w domu, w dziupli, na kominie, na dachu, na polu, na łące. Jest to przykład wyrażenia przyimkowego, a specjalnie wcześniej żadnego przykładu takiego nie dałem, z tego względu, że wyrażenia przyimkowe sprawiają pewien problem, z tego względu, że w zależności od tego, jaki podręcznik się weźmie do ręki, niektóre podręczniki podczas analizy syntaktycznej traktują łącznie orzeczenie z takim wyrażeniem na. I podczas dokonywania analizy wówczas, jeżeli się wcześniej określi, że bocian to jest nazwa, komin to jest nazwa, czyli kominie to jest nazwa, to wówczas przycupnął na traktuje się łącznie i to się określa jako funktor zdaniotwórczy od dwóch argumentów nazwowych, czyli bocian oraz komin. Istnieją również takie podręczniki, taki spór w doktrynie, istnieją takie podręczniki, które na kominie znowu traktują łącznie. Czyli przycupnął byłby tutaj funktorem zdaniotwórczym od dwóch argumentów nazwowych, czyli od bociana oraz na kominie. Jeżeli chodzi o mój punkt widzenia, to ja się przyzwyczaiłem i przystaję ku tej drugiej koncepcji, czyli określania czy łączenia tego na razem tutaj bezpośrednio z nazwą, a nie z orzeczeniu w zdaniu. Dlaczego? Dlatego ja uznaję, przychylam się do tego, co się znajduje w tych podręcznikach, które traktują na łącznie z nazwą. Oczywiście ja nie posiadam kompetencji, żeby rozstrzygać, które stanowisko jest tutaj prawidłowe. W niektórych podręcznikach to na jest traktowane razem, łączone z tym orzeczeniem, w innych razem z nazwą. Ja po prostu byłem w przeszłości już uczony, żeby łączyć w taki sposób, i dlatego przy takim połączeniu zostałem. Jednakże chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że jeżeli tak się stanie i rzeczywiście będziecie korzystali z tego, co tutaj Wam mówię, to zwróćcie uwagę na to, jak do tego problemu podchodzi Wasz podręcznik kursowy, z tego względu, że może się zdarzyć tak, że będziecie oznaczali w ten sposób, sugerując się tym, co tutaj mówię, a Wasz podręcznik kursowy jednak stoi na innym stanowisku i mówi o tym, ażeby to na łączyć razem z orzeczeniem. Także na to trzeba zwrócić uwagę. Nie ma tutaj po prostu jednolitości w poglądach na ten temat odnośnie tego połączenia na. Dlatego zwracajcie na to uwagę, żeby potem nie mieć problemu na egzaminie czy na kolokwium. Dobrze, to przejdźmy teraz do szybkiej analizy syntaktycznej tego wyrażenia, gdyż zakładam, że zapoznaliście się z poprzednimi odcinkami, dlatego tutaj wielce skomplikowana ta analiza nie będzie. Bocian jest to nazwa, przycupnął orzeczenie, na kominie, to tak jak teraz powiedziałem, traktujemy to jako nazwę, czyli na kominie jest to nazwa, bocian jest to nazwa, przycupnął jest to funktor zdaniotwórczy od dwóch argumentów nazwowych, czyli bocian oraz na kominie, a więc z przez n, n. Natomiast ciekawy odnosi się oczywiście do bociana, ciekawy nie odnosi się do przycupnął ani na kominie, dlatego ciekawy jest to funktor nazwotwórczy, gdyż tworzy on nam nazwę złożoną ciekawy bocian. Nazwa bocian jest to nazwa prosta, nazwa ciekawy bocian jest to nazwa złożona. I tą funkcję konstrukcyjną w tej nazwie złożonej pełni właśnie ten funktor ciekawy,
Dlatego ciekawy jest to funktor nazwotwórczy, powstaje bowiem nazwa złożona, a argumentem tej nazwy złożonej jest nazwa prosta, czyli bocian. I możemy sobie dokonać skrócenia, żeby zobaczyć, czy prawidłowo wszystko zostało rozwiązane. I to n skrócimy z tym n, to n skrócimy z tym, to n z tym. I zostaje nam na koniec zdanie. Tak więc wszystko jest, myślę, w porządku. Dziękuję serdecznie i zapraszam na odcinek następny.